Dzień dobry, kochani. Witajcie na moim kanale. Sabina Wolter, Love and Intimacy Coach. Chciałabym dzisiaj ten odcinek poświęcić na serię pytań, które sprowadzają się do jednej kwestii, którą bardzo często słyszę od moich klientek, od moich przyjaciółek, od moich znajomych, kobiet. Najczęściej kobiet. Co zrobić, żeby mi się chciało? Bo mi się nie chce. Chciałabym chcieć, ale nie mam ochoty na ten seks, więc co mam zrobić, żeby mi się chciało? Pytanie jest bardzo powszechne i trochę mnie to niepokoi. Podchodzę do tego raczej z takim luzem i humorem, bo przyznam szczerze, jestem już po tej fazie. Sama też mierzyłam się z czymś takim w życiu. Naprawdę nie miałam ochoty, moje libido było level zero. Zwłaszcza jeśli brać pod uwagę, że tak jak ja, może i ty przechodzisz przez taki moment w swoim życiu, w którym cierpisz na przykład na symptomy depresji, albo towarzyszy ci strata, smutek, gniew, ogromny ból, problemy egzystencjalne. Wówczas seks jest pierwszą rzeczą, jaka po prostu schodzi na ostatni plan, ostatnią rzecz, jaką chcielibyśmy się interesować. Natura tak nas zaprogramowała. Jak jest problem, to seksualność, w domyśle rozmnażanie, nie jest priorytetem. Ale przejdę teraz do tych kilku punktów, które uważam, że są kluczowymi w rozpoznaniu, dlaczego się nie chce, i stworzę też kontrę, co zrobić, żeby zaczęło się chcieć. Pierwszym takim punktem jest czekam. Jest czekanie. Nawyk czekania. Nawyk czekania jako postawa, w której chcesz, żeby twój partner zainicjował coś, ogarnął coś. Chcesz, żeby okazało się, że teraz jest dobry moment. Chcesz takiej sytuacji, w której będziesz mogła się rozluźnić. Czekasz na tę chwilę, gdy poczujesz się swobodnie, dość ładna, dość dopieszczona, dość zauważona, zaakceptowana, kochana. I wtedy ściągniesz ciuchy i będziesz zadowoloną, piękną, wspaniałą, soczystą kochanką. Błąd, nie będziesz. A nawyk czekania jest tak bardzo powszechny, że wydaje się, że czekanie wręcz jest cnotą. Że no przecież nie mam oczekiwań w takim razie, bo po prostu czekam. Aż on coś zrobi i ja po prostu o tym nie mówię. No i to jest ten problem poznawczy. Bo kontrą do czekania, kontrą do tego, co teraz powiedziałam i myślę, że też taką bardzo zdrową postawą jest działanie. Podczas gdy nawyk czekania generuje postawę opartą na kontroli potem. Kto z Was, która z Was nie złapała się na tym, że gdy długo czekała na coś, aż się spełni, szczególnie jeśli chodzi właśnie o kwestie seksualne, to nagle okazywało się, że zaczyna Ci się włączać control freakery. I potrzebujesz wiedzieć, być absolutnie pewna, w 100% bezpieczna, że teraz w tym momencie możesz coś zrobić i musisz zrobić wszystkie rzeczy i twój partner musi zrobić wszystkie rzeczy, żeby do tego doprowadziło. Ta kontrola jest tym czymś, co jeszcze podciąga nawyk czekania. Tymczasem w kontrze do tego jest działanie. Określone działanie. I przez działanie nie mam na myśli, no to będę teraz sprzątać, zajmę się dziećmi albo zrobię zakupy, czy ogarnę obiad na tydzień do przodu. Nie. Chodzi o działanie, które jest ukierunkowane na ciebie. Na ciebie per se. Na szukanie i rozpoznawanie swoich potrzeb. Na zaspokajanie własnych potrzeb. Na zajęcie się sobą. Swoim odżywieniem. Witalnością. Energią. Zajęcie się sobą jako priorytet. Ty jesteś najważniejsza w twoim życiu. Nikt inny. Jeżeli od ciebie tak wiele zależy, jak myślisz, że zależy, to jak miałabyś dać temu 100%, jeżeli twoje baterie są na 20. Więc uczyń siebie jako priorytet i gwarantuję ci wówczas, że inni ludzie, twój partner, twoja partnerka, również zobaczą, że ona się szanuje, ona się kocha, ona się lubi. Więc o takie osoby trzeba się starać, bo poradzi sobie beze mnie. To jest też bardzo piękne zaproszenie do tego, żeby ktoś inny się zmienił, ktoś inny też zaczął pracować nad sobą. Gdy się działa, potrzebne są dwa elementy: cierpliwość i ufność.
a one są zupełnie różne od tych, które tworzy nawyk czekania. Cierpliwość i ufność regulują to działanie w odpowiednią stronę, dodają nowych jakości do tego działania, uświęcają sam proces, a nie dążenie do celu, bo to proces de facto jest tym czymś, co jest najważniejsze. Drugi punkt. I wejdę teraz na taki grunt, który może być, sami ocenicie, spontaniczność. Chcę spontaniczności. Nie chce mi się seksu, ale chcę, żeby to spontanicznie wyszło, no bo to przecież tak ma być, to ma spontanicznie wychodzić. Przecież ludzie po prostu to robią i chodzi o połączenie dusz i ciał i serc i to powinno być takie magiczne. To powinno samo się stać. Spontaniczność jest tym słoniem w pokoju, którego wiele par nie dostrzega albo udaje, że nie dostrzega. Bo problem polega na tym, że po jakimś czasie od tego, jak już jest się w relacji, te naturalne, wczesne, namiętne hormony, one po prostu trochę opadają i potem trzeba włożyć trochę wysiłku, trochę świadomego działania w to, żeby ta relacja dalej kipiała erotyzmem przez resztę waszych żyć. Tak samo relacja ciebie z tobą, z twoim ciałem. Ona się sama nie zrobi. A spontaniczność tymczasem trochę się łączy z tym nawykiem czekania, o którym mówiłam. Ta spontaniczność, jak ją kolektywnie rozumiemy. Że przyjdzie taki moment i po prostu nagle przyjdzie magia. Tymczasem, tak jak rozmawiam z ludźmi, to najczęściej jak mówią o spontaniczności, to opisują takie sytuacje, w których jestem cały tydzień w spięciu. Jestem grzeczna, ułożona, czy jestem ogarnięty i usystematyzowany i przychodzi weekend i puf, jest alkohol, jest impreza, są narkotyki, jest nowa panna, jest nowy facet, budzę się rano i nie wiem, co się działo i w ogóle, ale chyba było fajnie i to jest spontaniczność. Nie, to jest amok. To nie jest spontaniczność. Świadomie budowana spontaniczność. I tutaj chciałabym już przejść do tej kontry. To jest takie narzędzie, dzięki któremu w tych ramach, jakie sobie wytworzysz, w tych chwilach, jakie uświęcisz intencjonalnie, jako te, w których się rozpływasz, rozpuszczasz, wyłączasz jakiekolwiek przejawy kontroli, w tych chwilach możesz być absolutnie spontaniczna czy spontaniczny. Wyjść z własnych ram, robić dokładnie to, na co masz ochotę. I podam przykład takiego działania. Wyznacz lub wyznaczcie sobie 2 lub 3 razy w tygodniu takie 2 godziny, które będą tylko na seks, tylko na bliskość, tylko na pielęgnowanie intymności. Na nic więcej. Żadnych telefonów, dzieci do przyjaciół albo do rodziców. Tylko na to. Jeżeli jesteś singlem czy singielką, tylko dla siebie i swojego ciała. I w tym czasie rób wszystko po drodze, żeby wyczekiwać tego momentu jako czegoś takiego, co będzie wnosiło nową wartość. Nie oczekiwać, że coś się super ekstra niesamowitego stanie, ale wyczekiwać, że przyjdzie to przyjdzie i to może być przepiękne, bo przecież robię tyle roboty w ciągu dnia, codziennie, tydzień w tydzień, że to na pewno się teraz zwróci. Choć jestem też przygotowana lub przygotowany, że może nie. Albo będzie coś takiego, co wytrąci mnie z równowagi. Gwarantuję, że tych 10 razy, tych 10 randek będą niezwykłą inwestycją. Bo 2 z nich będą totalnie zryte. 6 będzie średnich. Ale te 2, one będą mind-blowing. One po prostu poruszą twoje wszystkie energie. One po prostu rozbudzą twoje ciało, twój umysł i to będzie niesamowite. 3 punkt na mojej liście. Nie wiesz, czego chcesz i nie wiesz, jakie są twoje pragnienia. Kobiety bardzo często nie wiedzą, czego pragną i nie wiedzą, co chcą przeżywać i co więcej, nie potrafią tego komunikować. Mamy wbite w głowie, że chcemy, żeby to partner odgadł, co ma robić, tak żeby to mi było przyjemnie. I nie ma kobiety, która w jakiś sposób, mniej lub bardziej podświadomie, po prostu dała to sobie kupić. I wcisnąć w swoją podświadomość, wcisnąć w swój system przekonań. Nie, to
ty jesteś odpowiedzialna za swoją rozkosz. Tu już przychodzę do tej kontry tego punktu. To ty jesteś odpowiedzialna za swoją rozkosz. Ty jesteś odpowiedzialna za swoje podniecenie. Ty jesteś odpowiedzialna za to, żeby to wyartykułować. To ty masz ten przywilej, żeby mówić o sobie i swoich pragnieniach i zapraszać drugą osobę do tego, żebyście oboje się w tym rozpuszczali, oboje się tym bawili, edukowali, sprawdzali, cieszyli się tym, budowali swoją bliskość w atmosferze obecności i uważności. Jeśli nie wiesz, czego chcesz, w porządku. Na pewno wiesz, czego nie chcesz. Zastanów się, co jest twoim wielkim, absolutnym nie. Zastanów się, co jest twoim tak. Może jakiś film cię zainspirował, może książka, może wiersz, może piosenka, może jakiś film pornograficzny czy erotyczny. Co jest twoim tak, a co jest twoim może? I eksploruj to może ze swoim partnerem lub partnerką. A może się okaże, że akurat oni też na tym polu mają wiele punktów, które pokrywają się z twoim. Dyskusja i komunikacja. To jest najważniejsze, żeby wiedzieć, czego się chce. A jak się wie, czego się chce, to jest łatwiej do tego dążyć i po prostu łatwiej jest chcieć wówczas. 4. Ten punkt jest bardzo ważny. No jeżeli ci się nie chce, jeżeli nie masz ochoty na seks i na zbliżenia, to zastanów się, gdzie ucieka twoja energia. Najczęściej z moich coachingów i tych godzin terapii, które prowadzę z moimi klientami, energia ucieka w relacje. I nie mówię o relacjach erotycznych, mówię o relacjach w ogóle. I trzeba się zastanowić, w których. Czy są takie rzeczy, takie aspekty, takie relacje z ludźmi lub z abstrakcyjnymi aspektami twojego życia, w których twoja energia ucieka? Gdzie jesteś drenowana lub drenowany? Może to jest jakiś twój przyjaciel, który uwiesza się na tobie za bardzo. Może to jest to, że twoje dzieci są na twojej głowie bez przerwy. Może w pracy nie potrafisz jeszcze do końca powiedzieć, gdzie jest twoja granica i nie będę przesiadywać po 19 w biurze na przykład. Może to jest twoja relacja z twoim ciałem. Może nie uważasz, że jest dość dobre, dość ładne. I wówczas ta relacja napędza bardzo przykrą dynamikę i zamyka cię na to, żeby chcieć. Zastanów się, gdzie twoja energia ucieka. I w kontrze do tego punktu, gdy już wiesz, zastanów się, jak możesz wzbudzać w sobie energię. Może to jest odseparowanie się od tych ludzi, którzy cię drenują. Może to jest zmiana pracy. Może to jest przeznaczanie więcej czasu dla siebie. Zapisz się na siłownię, na jogę, zacznij biegać albo karm swój umysł dobrymi treściami, które cię rozwijają. Zastanów się, jak możesz na przykład sprawdzić coś z twoim talentem, jak możesz oddać go dalej. Wzbudzaj w sobie energię, też tę seksualną i zobaczysz, jak to, jak zajmujesz się wszystkimi rejonami swojego życia, w których jesteś połączony lub połączona w relacji z nimi, to zauważ później, jak to wpływa na twój stosunek do seksualności, do własnego ciała, do tego, czy ci się chce, czy ci się nie chce. Bo gwarantuję, że coś się zmieni. I 5. punkt, ostatni dzisiaj. Nie chce ci się uprawiać seksu, bo nie lubisz własnego ciała. Bo masz do niego negatywny stosunek, bo jest dla ciebie brzydkie, stare, celulit, zmarszczki, siwe włosy, nie takie usta, nie takie włosy, nie takie coś, nie takie wszystko. Nie lubisz swojego ciała, więc nie chcesz go pokazywać, nie chcesz go celebrować, nie chcesz się nim dzielić i nie chcesz przyjmować poprzez twoje ciało innego człowieka do siebie. To jest bardzo mocny, bardzo wyraźny punkt, który zamyka na seksualność, który sprawia, że nam się po prostu nie chce, że unikamy wręcz zbliżeń. W kontrze, ja wiem, jak to zabrzmi, bo to jest frazes, ale pokochaj się. Zauważ ten jeden niepodważalny fakt. Twoje ciało jest. Twoje ciało jest. I samo to w sobie jest wartością. Twoje nogi cię niosą. Twoje ręce pozwalają ci chwytać, przenosić, tworzyć. Twój głos pozwala ci na to, że twoja historia płynie dalej w świat. Że jest przedłużeniem twojego charakteru. Twoje oczy mogą patrzeć, dzięki czemu możesz widzieć. Twoje uszy słyszą, dzięki temu możesz słuchać. Twój język smakuje, dzięki temu możesz doświadczać smaków. Twój nos
czuje zapachy, dzięki czemu możesz codziennie wdychać to poranne, świeże powietrze. Twoje ciało, gdyby mogło, to by ci podziękowało za to, że może żyć. Pokochaj je takim, jakie jest. I zwróć uwagę, czy byłabyś taką osobą, czy byłbyś taką osobą, która mówi do drugiego człowieka: jesteś wstrętny, obrzydliwy, masz celulit, masz siwe włosy, nie zasługujesz na to, żeby być przy kimś. Nie można cię pokazywać, bo jesteś wstrętny. Czy mówiłbyś coś takiego, czy mówiła coś takiego do drugiego człowieka? Czemu mówisz tak do siebie, do własnego ciała? Gwarantuję, że gdy pokocha się własne ciało, zaakceptuje je takim, jakie jest, wszystko się zmienia o 180 stopni. Ono się tak pięknie odwdzięcza. Ono się otwiera. Ono robi się niezwykle radosne. I tym samym zamykam moją listę dzisiaj i podsumowując. Jeżeli czujesz, że ci się nie chce, zastanów się, gdzie ucieka twoja energia. Może nie czujesz się w jedności z własnym ciałem. Może jakaś relacja cię drenuje. Może to jest to, że po prostu czekasz na okazję. Może wierzysz w mit spontaniczności. Cokolwiek to jest. Być może dotyczy i ciebie. Jeśli nie, to się cieszę. I jeśli nadal nie wiesz, dlaczego nie chcesz, nie masz ochoty, może to być coś głębszego, może to być coś jeszcze innego. Ale sprawdzaj, szukaj, nazywaj to. A ja tymczasem zostawię Was z przemyśleniami i dajcie znać, co myślicie w komentarzach, udostępniając te treści. Będę bardzo wdzięczna za Wasze głosy. I do usłyszenia, do zobaczenia. Soczystego, przyjemnego, fantastycznego czasu.